Tym razem zabieram Was na wyspę, gdzie bogactwo mitologii łączy tradycje z nowoczesnością, a przeszłość z teraźniejszością. To nie tylko przepiękna wyspa, pełna słońca przez cały rok, ale również miejsce, które pozwala na głębsze zrozumienie europejskiego dziedzictwa kulturowego. Cypr, trzecia co do wielkości wyspa na Morzu Śródziemnym, jest domem dla niezwykłego dziedzictwa archeologicznego. Jego bogata historia rozciąga się od prehistorycznych czasów aż po okres rzymski i średniowiecze. Tu znajdziesz wszystko dla ciała i dla duszy. Tu też na nieświadomych turystów czyhają śmiertelne niebezpieczeństwa, o których musisz wiedzieć, zanim się tu wybierzesz. Zapraszam! Cypr to wyjątkowe miejsce na mapie Europy. Nie tylko dlatego, że to wyspa podzielona pomiędzy dwa kraje, Turcję i Cypr. Na uwagę zasługuje również przepiękna przyroda i dziedzictwo kulturowe tego kraju. Legendy głoszą, że to właśnie tutaj urodziła się Afrodyta, bogini miłości, piękna, kwiatów, pożądania i płodności. Cypr, leżący na skrzyżowaniu trzech kontynentów, od zawsze był miejscem, w którym przenikają się kultury. Bogata historia tej wyspy jest ściśle związana z mitologią, a jej piękno i urok stały się inspiracją dla wielu mitów i legend. Najstarsze ślady obecności człowieka na wyspie pochodzą nawet z 8500 roku przed naszą erą. Wtedy to właśnie zaczęła rozwijać się tam cywilizacja. Na Cyprze odkryto obiekt wybudowany 4000 lat temu. To najstarsza świątynia na tej wyspie. Cypr to nie tylko wyspa pięknych plaż i zabytków, ale też kraina bogata w mitologiczne opowieści. Historie Afrodyty, Adonisa czy Pigmeliona są nierozerwalnie związane z tym miejscem i dodają wyspie niepowtarzalnego uroku. Dla każdego miłośnika mitologii Cypr będzie prawdziwą skarbnicą opowieści i miejsc pełnych magii. Odkrywanie Cypru to nie tylko podróż w przestrzeni, ale także w czasie. Dzięki bogatej mitologii i tradycjom, które przetrwały do naszych czasów, każdy zakątek tej wyspy opowiada własną fascynującą historię. Dla tych, którzy chcą zrozumieć serce i duszę Cypru, mitologia jest kluczem, który otwiera drzwi do głębokich korzeni tej wyspy. Afrodyta nie jest jedynym bóstwem związanym z tą uroczą wyspą. Cypr przyciągał bóstwa i herosów, stając się tłem dla wielu mitologicznych opowieści. I tak Adonis, piękny młodzieniec i ukochany Afrodyty, również ma swoje korzenie w mitologii cypryjskiej. Został on zabity przez dzika podczas polowania. Według legendy krew Adonisa, która wsiąknęła w ziemię Cypru, dała początek czerwonym kwiatom anemonów, które kwitną na wyspie każdej wiosny. Innym przykładem jest legenda o Pigmalionie i Galatei. Pigmalion był królem Cypru i wspaniałym rzeźbiarzem. Zakochał się w jednej ze swoich rzeźb, której nadał imię Galatea. Błagał Afrodytę, aby ożywiła tę rzeźbę. Bogini, poruszona jego uczuciem, spełniła jego życzenie, przemieniając kamień w żywą kobietę. Kolejnym przykładem jest opowieść o powstaniu jednego z cypryjskich miast. Tewkros, brat Ajaxa, był jednym z bohaterów wojny trojańskiej. Po wojnie nie mógł jednak wrócić do ojczyzny i schronił się na Cyprze, gdzie założył miasto Salamina, które nazwał na cześć swojej rodzimej Salaminy w Grecji. Archeologiczne skarby Cypru są niezwykle różnorodne i przedstawiają bogactwo kultury, historii i sztuki, które rozwinęły się na tej malowniczej wyspie przez tysiące lat. Od starożytnych teatrów i świątyń po średniowieczne zamki i prehistoryczne osady,
Cypr jest żywym muzeum, które ciągle odkrywa nowe tajemnice swojej przeszłości. Te stanowiska nie tylko wzbogacają wiedzę historyczną, ale także są cennym źródłem inspiracji i zachwytu dla każdego, kto odwiedza wyspę. Są one niezapomnianym świadectwem ciągłości i zmiany, które kształtowały ludzkość na przestrzeni wieków. Larnaca, miasto pełne historii i uroku. Naszą podróż rozpoczynam od spaceru po nadmorskiej promenadzie Finicudes, gdzie możemy podziwiać piękne widoki na morze lub odwiedzić liczne kawiarnie i restauracje. Następnie udajemy się do zamku w Larnace, który skrywa w sobie Muzeum Średniowiecza. Nie możemy pominąć również wizyty w kościele świętego Łazarza, jednym z najważniejszych zabytków miasta. Larnaca słynie także z pięknych plaż, takich jak Mackenzie Beach, idealną do relaksu i kąpieli w ciepłych wodach Morza Śródziemnego. Ciekawostką jest znajdujące się w Larnace słone jezioro, które zimą staje się schronieniem dla tysięcy flamingów. To niezwykłe miejsce przyciąga miłośników przyrody z całego świata. Latem praktycznie wysycha i pokrywa się grubą warstwą kryształów soli. Jeziora solne w Larnace są znanym zespołem czterech solnych jezior na południowym wschodzie Cypru. Choć nie są typowym stanowiskiem archeologicznym, mają bogatą historię i są związane z różnymi mitami i legendami. Jeziora solne były wykorzystywane do wydobycia soli od czasów rzymskich. Solanki z tych jezior były eksportowane i były ważnym towarem handlowym. W pobliżu jezior znajduje się meczet Hala Sultan Teke, jeden z najważniejszych meczetów muzułmańskich na Cyprze, wybudowany w miejscu, gdzie według tradycji zmarła ciotka proroka Mahometa. W Larnace można zanurzyć się w nocy i zobaczyć, jak różne gatunki morskiego życia wydobywają się na żerowanie. Nocne nurkowanie to zupełnie inny wymiar odkrywania podwodnego świata i niesamowite doświadczenie, które każdy nurek powinien spróbować przynajmniej raz. Nasza podróż kończy się spacerem po nadmorskiej promenadzie, skąd możemy podziwiać zachód słońca nad Morzem Śródziemnym. Następnego dnia z Larnaki ruszam w dalszą podróż po wyspie. Po drodze zatrzymujemy się na krótko w Limassol, gdzie mamy okazję zobaczyć nowoczesne centrum miasta oraz spacerować po malowniczej promenadzie. Totalne przeciwieństwo Larnaki. Limassol, gdy spojrzymy na nie z bliska, bardzo traci na atrakcyjności. Zaniedbane ulice, brudne kamienice nie wzbudzają zachwytu. Mimo to uznawane jest za najlepsze miejsce do życia na Cyprze. Oprowadzę Was troszkę po kilku najciekawszych miejscach centrum. Sami ocencie. Stąd też ruszam w drogę do kolejnego punktu podróży. Warto wspomnieć o widocznym w oddali zamku świętego Hilariona. Znajduje się on w tureckiej części Cypru i szerzej o nim kiedyś przy okazji filmu z północnego Cypru. W końcu docieramy do Pafos, miasta wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Cypr jest nierozerwalnie związany z jednym z najważniejszych mitów greckich – narodzinami Afrodyty. Według legend właśnie Pafos jest uważany za święte miejsce narodzin Afrodyty. Według mitologii bogini wyłoniła się z piany w pobliżu skały znanej jako Petra Tauramio, czyli skała Afrodyty. Jest to popularne miejsce pielgrzymek i turystyki, gdzie wielu odwiedzających próbuje znaleźć ślad obecności bogini miłości. Zwiedzanie rozpoczynamy od słynnych mozaik w domu Dionizosa, które zachwycają swoją precyzją i kolorystyką. Dom Dionizosa to willa z wspaniałymi mozaikami przedstawiającymi sceny z mitologii greckiej.
Założone przez króla Nikoklesa w IV wieku przed naszą erą Pafos jako ośrodek administracyjno-gospodarczy królestwa, był stolicą Cypru przez około 600 lat. Po podbiciu przez egipską dynastię Ptolomeuszy spełniał funkcję bazy floty wojennej. Po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło miasto w IV wieku, cesarz rzymski przeniósł stolicę wyspy do Salaminy. Utrata znaczenia i późniejsze najazdy piratów arabskich przyczyniły się do upadku miasta i opuszczenia go przez mieszkańców. Pafos było ważnym centrum kulturowym i religijnym starożytnej Grecji i Rzymu. Stąd też i bogactwo zabytków, które wiele lat temu zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Następnie udajemy się do monumentalnych grobowców wykutych w skale, których nieco mroczny klimat przenosi nas w czasy starożytne. Tombe Deire, znane również jako królewskie grobowce, to imponujący kompleks grobowców wykutych w skałach Pafos, datowany na III wiek przed naszą erą. Mimo nazwy, grobowce nie były prawdopodobnie miejscem pochówku królów, ale ważnych urzędników i arystokratów. Są one znakomitym przykładem architektury pogrzebowej okresu hellenistycznego. Kompleks zawiera 8 grobowców, z których wiele zdobione jest kolumnami i freskami, ukazując wpływy architektury egipskiej i greckiej. Zwiedzając kompleks, takie miejsca musicie uważać na jadowite węże wygrzewające się na słońcu. Od ponad 50 lat trwają nieprzerwanie prace polskich archeologów w starożytnym Pafos. Wśród najbardziej spektakularnych odkryć jest tak zwany gabinet chirurga z Pafos. To zestaw przyrządów wykonanych z brązu i z żelaza. Jest bardzo podobny do tych odkrytych w słynnym domu chirurga w Pompejach. Gabinet z Pafos jest o prawie wiek młodszy. Pafos to również urokliwe uliczki pełne kafejek i sklepików, gdzie możemy poczuć prawdziwy klimat Cypru. Spacerując wieczorem należy patrzeć pod nogi, bo i takie jadowite zwierzątka można tu spotkać. Nie możemy też zapomnieć o pięknych plażach takich jak Coral Bay czy plaża Faros, które oferują idealne warunki do relaksu i kąpieli w krystalicznie czystej wodzie. Choć Cypr jest głęboko zakorzeniony w swojej mitologicznej przeszłości, to również kraj nowoczesny, dynamicznie rozwijający się. Wiele tradycji opartych na mitach jest nadal żywych i kultywowanych. Każdego roku w Pafos odbywa się festiwal Afrodyty. Jest to kombinacja przedstawień teatralnych, koncertów i wydarzeń artystycznych, które przyciągają ludzi z całego świata. Często są to inscenizacje oparte na mitach, które pozwalają uczestnikom festiwalu przenieść się w czasy starożytne. Podczas naszej podróży mamy również okazję spróbować lokalnej kuchni. Cypr, choć mały pod względem powierzchni, to bogaty pod względem kulinarnym. Wpływy z Grecji, Turcji, Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki spotykają się na tej wyspie, tworząc unikalne połączenie tradycyjnych smaków i aromatów. Kuchnia cypryjska skupia się na świeżych składnikach typowych dla regionu Morza Śródziemnego. Oliwa z oliwek, świeże warzywa i zioła, ryby i mięso – to wszystko można znaleźć w tradycyjnych potrawach Cypru. Nie sposób nie wspomnieć o wspaniałych cypryjskich winach. Kuchnia cypryjska pełna smaków i aromatów również odzwierciedla bogatą historię wyspy. Wiele potraw jest związanych z mitami, jak choćby halloumi. Ser, który według legendy był ulubionym przysmakiem Afrodyty. Cypryjskie specjały, takie jak suwlaki, halloumi, musaka czy świeże owoce morza z pewnością zachwycą nasze podniebienia. Halloumi to tradycyjny ser cypryjski, który stał się popularny na całym świecie. Jest to ser, który nie rozpływa się podczas smażenia lub grillowania.
Charakteryzuje się gumową konsystencją i słonym smakiem. Najczęściej serwowany jest jako przekąska albo jako dodatek do sałatek. Souvlaki to jedno z najbardziej popularnych dań mięsnych w kuchni cypryjskiej. Składa się z kawałków mięsa, najczęściej wieprzowego, ale może być też kurczak lub baranina, które są nacierane mieszanką przypraw, nabijane na patyki i grillowane. Tradycyjnie podawane z pitą, warzywami i sosem tzatziki. Musaka natomiast to warstwowe danie z mielonego mięsa, bakłażana i ziemniaków, zapiekane w sosie pomidorowym i beszamelowym. Jest to jedno z najbardziej charakterystycznych dań kuchni grecko-cypryjskiej. Warto również spróbować tradycyjnych słodyczy, jak baklawa czy loukoumades. I tym słodkim akcentem zakończę ten materiał. Mam nadzieję, że Was zaciekawiłem. Przypomnę tylko prośbę o ocenę łapką lub komentarzem. Kliknięcie w subskrypcję, jeśli się podobało. Dziękuję za wspólny czas i do zobaczenia w kolejnych filmach.